No i mamy przykład, jak z pozoru popierdółka przeradza się w dość upierdliwą robotę. Chwila zagapienia, a ruda atakuje z pełną bezwzględnością. Próby ręcznego usunięcia rdzy spełzły na niczym, więc do roboty ruszył Strip. Narzędzie stworzone do tego typu wyzwań. I sprawdziło się znakomicie jak zwykle. Ręcznie to bym to szlifował do północy. Ponieważ cała ta naprawa to szeroka lista eksperymentów, więc postanowiłem spróbować zrobić ten fragmencik bez szpachlowania. Stąd nietypowa praca gąbkami z Yasoft. Uszkodzenie jest akurat na krawędziach i przetłoczeniach, więc może się udać. Co z tego wyszło, wkrótce zobaczycie na YouTubie na kanale Napraw Sam. Tam będzie cały film z tej przedziwnej naprawy, a już teraz jest tam zamieszczonych kilkadziesiąt innych filmów z tej tematyki, do których obejrzenia gorąco namawiam.